Naszym gościem jest Tomasz Świerk, który opowie dziś o turnieju piłki nożnej w decyzji wachrzasko praskiej Witaj, Tomku. Witam serdecznie. E, powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na turniej piłki nożnej? Z tego co wiem, to pierwsza edycja w tym roku. Tak, dokładnie. Jest to inauguracyjna edycja tego turnieju. E, pomysł zrodził się w głowie e, taki, że czegoś takiego u nas jeszcze w małej miejscowości w Duczkach, w miejscowości, w której wychował się biskup Marek Solarczyk. Urodził się w Wołominie, ale, ale całe, całe swoje spędził. dzieciństwo spędził mm. u nas w duczkach. I tak pomyślałem, że miło by było, aby biskup Marek e, był honorowym patronatem naszego turnieju. To ty wymyśliłeś cały turniej? Tak, dokładnie. A skąd takie zafascynowanie piłką nożną? Interesuje się piłką całe życie. E, od trzech lat jestem zastępcą sekretarza generalnego Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej. Gdzie głównym przewodniczącym jest e, duszpasterz młodzieży, ksiądz Emil Parafiniuk, mhm. a, a główną osobą odpowiedzialną jest krajowy, e, jest duszpasterz sportu, ksiądz Hubert Walczyk. Dobrze, porozmawiajmy o tych, którzy są z nami. Tomku, e, co można wygrać w takim turnieju piłki nożnej? W tym turnieju można wygrać puchary, medale dla trzech najlepszych drużyn z każdej kategorii wiekowej. Gramy w trzech kategoriach wiekowych. kategorii szkoły podstawowej, gimnazjum oraz open. E, dla każdej drużyny biorącej udział w naszym turnieju przeznaczony będzie dyplom mm -hmm. podpisany przez Panią burmistrz Elżbietę Radwan, burmistrz Wołomina. No właśnie, bo to przedsięwzięcie nie udałoby się tobie samemu, bo ty jesteś pomysłodawcą, głównym organizatorem, a kto ci pomaga, bo nie wiesz, że wszystko sam robisz. Pomagał mi przede wszystkim Urząd Miejski w Wołominie, przede wszystkim pani burmistrz Elżbieta Radwan, która niesamowicie włączyła się w tą akcję. Jestem jej z tego miejsca bardzo, bardzo wdzię wdzięczny. Dziękuję także Jakubowi Biesiadzie, bo to dzięki tej osobie Wszystkie formalności mogłem skupić na tej właśnie osobie. Mm -hmm. e, powiedz mi, Tomku, e, jak to jest, kto może wziąć udział tak naprawdę w tym turnieju? No bo na pewno uczniowie, młodzi, ale tutaj właśnie widzę, że są trzy, tak, kategorie. Tak, dokładnie. W kategorii szkoły podstawowej e, muszą być to ministranci, muszą być to osoby związane z kościołem, ministranci kandydaci. Mm -hmm. To samo tyczy się kategorii gimnazjum. Jeżeli chodzi o kategorii open, w tej kategorii. Mogą to być osoby związane z parafią typu ksiądz, pan kościelny, osoby z różnych wspólnot. No proszę, bo zazwyczaj z piłką nożną, tego typu jakby spotykamy się w różnych drużynach szkolnych. A tutaj, stricte, są to ludzie z parafii, tak? Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Wyjątkiem będzie ta drużyna zespołu szkół imienia Jana Pawła II Wduszka, która jest całym gospodarzem tego turnieju tak naprawdę, bo to, bo to na hali sportowej w tej szkole odbywają się całe zawody. Można się jeszcze zgłosić do was? Zapisy trwają do 7 lutego jeszcze tylko w dwóch kategoriach: w kategorii szkoły podstawowej i w kategorii gimnazjum. Kategor w kategorii Open nie ma już miejsca, wszystko się rozeszło na no tak. kilka dni. Dorośli pierwsi się zgłosili, no bo, bo chcą zagrać, chcą wygrać. Ehm, czyli duża popularność w grupie Open, a w ogóle ile przewidujecie drużyn, ile osób weźmie w tym turnieju Przewi udział? Przewidujemy około 12 drużyn na każdą kategorię wiekową. Ehm, w kategorii szkoły podstawowej, w kategorii gimnazjum mogą być to jedynie po 10-osobowe drużyny. W kategorii, w kategorii szkoły podstawowej jest wyjątek 12, w kategorii gimnazjum i open tylko 10. Sam turniej odbędzie się 13 i 14 lutego. Jak tak będzie dokładnie. wyglądać? Od rana do wieczora będziemy haratać w gałę? Tak, dokładnie. Turniej, turniej, turniej startuje w sobotę 13 lutego już o godzinie 8 rano. Tego dnia zaczną gimnazjaliści. Około godziny 12-13 na hale wejdą najmłodsi, najmłodsze z szkraby, aby sobie troszeczkę pograć. Ale szkoła podstawować? Szkoła naj... postawowa, okay. dokładnie. Czyli pierwsza klasa podstawówki może już gry. Dokładnie, udział. tak, dokładnie. Na sam koniec około godziny 16, aż do godziny 20, do drugiej na hali zagrają najstarsi. I później jaki będzie podział samych rozgrywek? Kto wygrywa, każdy gra z każdym, jakiś podział? W sobotę zaplanowana jest wyłącznie faza, faza grupowa. Mm -hmm. Na niedzielę przeznaczona jest faza finałowa, czyli ćwierćfinały, półfinały, mecze o trzecie miejsca oraz wielkie finały w każdej kategorii wiekowej. E, powiedz mi, Tomku, e, można połączyć sport z życiem religijnym? To ma jakieś przyłożenie? Pomaga, przeszkadza? Jak to <laughs> wygląda? Bardzo, bardzo pomaga. E, ja znam osobiście moich kolegów z mojej parafii z Duczek, gdzie spotykamy się codziennie, praktycznie codziennie na Mszach Świętych, a dwa razy w tygodniu spotykamy się na hali sportowej. Tarenujemy, przed każdym treningiem ustawiamy się w kółeczko, modlimy się do Pana Boga, tak aby Pan nam Bóg nam pomagał, aby się nam nic nie stało, aby wszystko było w jak najlepszym porządku. No tak, sport myślę, że też pomaga w takim hartowaniu w ogóle charakteru i, e, i byciu takim właśnie zdecydowanym i no, się sobie przeczek i właśnie dążenia do tego, tak? Tak, dokładnie. Wszystkie takie sytuacje jak odbieranie piłki, e, walczenie o tą piłkę, to jest właśnie ten charakter. Przeklinacie na boisku? Zdarza się. No właśnie, czyli, że tak powiem nie ma tutaj cukierkowatej historii, mówicie jak jest. E, dużo też jest emocji, prawda, na, na boisku. Są to niesamowite przeżycia, Takich emocji na dzień dzisiejszy chyba w moim życiu jeszcze nie było, kiedy ja przychodzę na halę i mogę całą swoją energię rozładować właśnie na jednym uderzeniu, czy na drugim, trzecim, czy na strzale. No właśnie. Na koniec jeszcze, bo bardzo mnie interesuje ten aspekt organizacyjny. Tutaj ja może pokażę: mamy cały taki malutki plakat informujący o tym turnieju. I są, I są tutaj wszel wszelkie szczegóły. E, powiedz mi, Tomku, kto ci pomaga, bo przecież to jest dużo pracy organizacyjnej, zaplanowania, e, kontaktu z tymi drużynami, później, e, później właśnie, zorganizowania tego wszystkiego, e, jakieś pisma. Pewnie udało wam się jakiś patronat, może też? Tak, dokładnie. Uzyskaliśmy patronat pani burmistrz Wołomina, pani Elżbiety Radwan. Uzyskaliśmy także patron patronat med medialny Wołomińskiej, Rozgłośni Radiofama i oczywiście patronat Patronat medialny również telewizji Salwe, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Eee, będziesz też grać w turnieju? Nie. Jesteś nie, jako nie. organizator? Musisz... Ja jako organizator będę czuwał nad tym wszystkim, aby wszystko przebiegało w jak najlepszym porządku, aby też nikomu nic się nie stało. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego, aby cały turniej udał się jak najlepiej. Eee, państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek minął tydzień.